Stacja IT. Cześć, z tej strony Łukasz Kobyliński. Witam Was w kolejnym podcaście Stacja IT. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z Patrycją Łuczycką o kontraktach B2B, a w szczególności o finansach z tym związanych, a więc o rozliczeniach i księgowości. Cześć Patrycja. Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami i tutaj porozmawiamy o czymś, co właśnie może dotyczyć bardzo wiele osób, no dlatego, że w IT te kontrakty B2B są bardzo częste. Także mam nadzieję, że tutaj rozwiejesz wiele wątpliwości, które osoby, które pracują na takich kontraktach mogą mieć i porozmawiamy też o tym, co się w tym roku zmienia w kontekście rozliczeń właśnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Prośba do Ciebie może na sam początek, żebyś powiedziała parę słów o sobie, czym się zajmujesz i dlaczego właśnie z nami rozmawiasz o kwestiach IT. Jasne. Cześć wszystkim jeszcze raz. Nazywam się Patrycja Łuczycka. Jestem księgową. Od 3 lat prowadzę swoje biuro rachunkowe i głównie zajmuję się obsługą firm z branż IT. W poprzednich pracach współpracowałam dużo z branżami budowlanymi, z szeroko pojętymi usługami, z firmami artystycznymi, z firmami zajmującymi się handlem i też z branżami IT. I po kilkuletniej pracy również w biurach rachunkowych zdecydowałam, że założę swoją działalność, założę swoje biuro rachunkowe, które właśnie będzie zajmowało się głównie obsługą firm z branży IT. Była to świadoma decyzja, ponieważ przeanalizowałam sobie poprzednią pracę, sposób komunikacji z innymi firmami, zasady współpracy, czy też formy przekazywania dokumentów, terminowość i zdecydowałam, że właśnie branża IT najbardziej mi odpowiada. Zauważyłam, że też osoby działające w tej branży są dobrze zorganizowane, skupione na zadaniu i terminowe, co też jest ważne we współpracy z księgową. Lubię też współpracować online, a osoby z branży IT też często wybierają taką formę, dlatego też zdecydowałam się na obsługę takich działalności. I powiedz, w jakim mieście pracujesz? Aktualnie pracuję w Krakowie, więc na terenie Krakowa znajduje się moja firma i tutaj mogę się spotkać osobiście z każdą firmą, natomiast online no to już tak naprawdę firmy z całej Polski, jest tutaj dowolność. Czy to jest duże utrudnienie, jeśli chodzi właśnie o lokalizację, czy można prowadzić księgowość zdalnie, nie? Czy te jakby spotkania osobiste są jakoś tutaj kluczowe? Nie, właśnie jak najbardziej księgowość można prowadzić zdalnie. Ja aktualnie rozwiązuję to w taki sposób, że wszelkie dokumenty tutaj klienci wysyłają mi na maila. Udostępniamy sobie serwery, na których wrzucają dane dokumenty. Jeżeli potrzebują porozmawiać, no to często rozmawiamy przez Skype'a czy przez telefon. Oczywiście, jeżeli byłaby to taka duża firma zatrudniająca już wielu pracowników, załóżmy powyżej 20 osób, dokumentów w miesiącu byłoby powyżej 200, no to jakby jest tutaj konieczność spotkania się przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu. Natomiast właśnie takie mniejsze firmy czy osoby prowadzące jednoosobową działalność właśnie na kontrakcie B2B cenią sobie tą współpracę online, dlatego jest to dość łatwy kontakt też z takimi osobami i nie ma problemu z rozliczeniem. Wszelkie rozliczenia też otrzymują ode mnie na maila i ustalamy wszystko zdalnie, więc jest to jak najbardziej sytuacja do pogodzenia, do rozwiązania. Mhm. To powiedz jeszcze, jak to jest właśnie, jeśli chodzi o ten dobór branży, bo jeśli no tutaj właśnie reklamujesz się jako właśnie działalność, która rozlicza właśnie osoby, księgowość, to czy jakoś odmawiasz tym osobom, które nie pracują w IT, czy też to jest tak, że po prostu jest przeważająca większość klientów z IT, ale też się zdarzają pojedyncze właśnie z innych branż? Jest to przeważająca liczba klientów i
i bo tutaj mam też innych klientów z innych branż. Głównie wynika to z tego, że są to osoby, z którymi pracowałam już poprzednio w poprzednich biurach rachunkowych, które nadal chciały kontynuować współpracę i dobrze nam się razem pracowało, więc nadal tutaj prowadzę im księgowość. Natomiast nie są to osoby właśnie z branży IT, ale jest tutaj w mojej działalności w przeważającej ilości, w większej ilości właśnie te osoby z programiści tutaj zajmują miejsce niż właśnie inne branże, typu właśnie budowlane, branża handlowa czy branże artystyczne. To zdecydowanie IT tutaj przeważa. Okej, no to może zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego w IT taki rodzaj współpracy jest w ogóle popularny, to znaczy dlaczego warto w ogóle zacząć zastanawiać się nad tym, czy no, zamiast takiego klasycznego tutaj zatrudnienia na etacie rozważyć właśnie kontrakt typu B2B. Przede wszystkim takim głównym kryterium, które tutaj jest brane pod uwagę, no to są finanse, tak? Zwłaszcza kiedy w branży IT nie trudno o zarobki większe niż 7000 zł na rękę. Jest to jakby bardzo popularny teraz model wybierania formy takiego zatrudnienia. Biorąc pod uwagę to, że właśnie kwota taka graniczna około 7-8 tysięcy złotych, bardzo szybko taka osoba wchodzi na drugi próg podatkowy. Tak więc i ze strony tutaj pracodawcy, i ze strony osoby, która wykonuje daną pracę, zdecydowanie korzystnie finansowo jest przejść na B2B i rozliczać się w taki sposób. Zauważyłam, że osoby rozliczające się na kontrakcie B2B bardzo cenią sobie to, że mają większą elastyczność pracy, tak? Branża IT charakteryzuje się tym, że jest ciągle coś się zmienia i wszelkie takie sztywne reguły uniemożliwiają zmiany i prowadzą do takiej blokady dalszego rozwoju, więc tutaj takie osoby cenią sobie taką elastyczność, większą swobodę. Przede wszystkim też to, że pracując na kontrakcie B2B nie jest powiedziane, że będzie się pracowało tylko i wyłącznie z tym jednym kontrahentem, bo można podjąć decyzję o współpracy również z kilkoma innymi kontrahentami, co też no, daje dużą, większą decyzyjność o tym, z kim się będzie współpracować, jaka to będzie praca, jakie to będą projekty. To też jest często taki czynnik, zauważyłam, podkreślany przez moich klientów. I dość takim popularnym też powodem, plusem przejścia na własną działalność często staje się powód możliwości zaliczenia kosztów do działalności. Może nie każda osoba tego potrzebuje, ale jeżeli myślimy o właśnie leasingu samochodu, zakupie drugiego sprzętu, zakupie oprogramowania, te wszystkie rzeczy rozliczymy sobie w działalności, skorzystamy na odliczeniu VAT-u i finansowo zdecydowanie lepiej wychodzimy niż właśnie na umowie o pracę. Natomiast jak wszystkie takie formy mają też swoje minusy, bo jest tutaj na pewno większa elastyczność pracy, ale też tutaj zdecydowanie większa odpowiedzialność za wykonywane projekty, ponieważ praca na kontrakcie B2B jest pracą na umowie cywilnoprawnej. To wszystkie rzeczy, które są zawarte w tej umowie, nie znajdują się w kodeksie pracy, tak jak to jest przy wypadku umowy o pracę, gdzie umowa o pracę chroni nas, mamy cały benefit tutaj wynikający z kodeksu pracy, więc na pewno tutaj jest pierwszy taki minus, no to na pewno większa odpowiedzialność za wykonywane projekty. Drugi taki minus to są właśnie taki brak płatnych urlopów,
chociaż to jest taki punkt, gdzie często polecam negocjować w umowie, bo oczywiście można z kontrahentem to wynegocjować, ale nie jest to czynnik, który jest narzucony, tak, że mamy prawo do tego urlopu i możemy go swobodnie wykorzystać, tak samo jak i prawo do chorobowego czy urlopu macierzyńskiego. Na działalności B2B mamy do tego prawo, ale to nie jest już tak korzystne finansowo jak na przykład na umowie o pracę, więc tak naprawdę każdy powinien swoją sytuację indywidualnie przemyśleć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy właśnie działalność gospodarcza jest dobrym krokiem do rozwoju. Na pewno jest to coś, co będzie poszerzało horyzonty, na pewno jest to finansowo zdecydowanie korzystniejsza sytuacja, ale tak jak mówię, są też minusy, o których też trzeba powiedzieć, żeby każdy miał świadomość w momencie, kiedy będzie miał propozycję współpracy na B2B. Mhm. Czyli jeśli chodzi o te korzyści, to wyłapałem jeden taki właśnie ogólną korzyść związaną z elastycznością, to znaczy właśnie, że nie jesteśmy związani z jednym pracodawcą i możemy świadczyć usługi być może dla kilku, być może mamy też wynegocjowane w umowie nie, właśnie mniej sztywne zasady pracy, tak nie wiem, 8 godzin na miejscu i tak dalej, i tak dalej. No i druga i trzecia rzecz związana z korzyściami finansowymi, to znaczy po prostu niższe podatki, no i możliwość zaliczania w koszty pewnych tak, wydatków. Dokładnie. Czy teraz jakby na podstawie tych kryteriów można stwierdzić, kiedy tak naprawdę nam się to opłaca, tak? Czy to jest tak, że to jest zawsze bardziej opłacalne, czy właśnie od pewnego poziomu wynagrodzenia, bo tutaj wspomniałaś o kwocie 7 tysięcy złotych. Tak, tak, tak. Kwota właśnie 7 tysięcy złotych jest, zauważyłam, taką graniczną kwotą, gdzie zaczynają się rozmowy, propozycje na temat przejścia na kontrakt B2B, ponieważ bardzo szybko przechodzimy w ten drugi próg podatkowy. I jest to korzystne zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Próg podatkowy wynosi 85 528 zł, więc to też nie trudno jest szybko przekroczyć. Dlatego najczęściej właśnie już w tym momencie są rozmowy na temat przejścia na pracę na B2B. To przypomnijmy jeszcze tę skalę podatkową, to znaczy jeśli pracujemy na etacie, to mamy tutaj jakie stawki, a jeśli chodzi o działalność gospodarczą, jakie stawki? Tak, jeżeli pracujemy na etacie, no to jest stawka 17,32%. 17 to jest właśnie ta nowa, która teraz w ostatnim miesiącu 2019 roku została wprowadzona, teraz już w pełni obowiązuje od 1 stycznia. Natomiast na działalności gospodarczej możemy skorzystać z podatku liniowego 19%. To jest taki najpopularniejszy wybierany przez branżę IT. Możemy oczywiście skorzystać z podatku według skali, czyli 17,32%, tak jak to jest w przypadku umowy o pracę, oraz możemy skorzystać tutaj ze zryczałtowanego podatku dochodowego 17%, natomiast jest to mało popularny podatek wybierany przez programistów, ponieważ w momencie, gdy zgłaszamy się na ryczałt, nie możemy sobie rozliczać żadnych kosztów, a podatek wynosi 17%, jednak często te koszty gdzieś są generowane i wybierana jest ta możliwość podatku liniowego 19%, który jest stały cały czas, nie będzie podlegał zwiększeniu. Mhm. I czy nadal mamy tę możliwość decyzji, czy jesteśmy płatnikiem VAT-u, czy nie jesteśmy płatnikiem VAT-u? Tak, tak. W przypadku branży IT nie ma tutaj obowiązkowego, jakby nie ma narzuconego przez przepisy, że musi się zostać VAT-owcem, natomiast zazwyczaj jest to popularne, ponieważ jest to korzystne dla jednej i dla drugiej strony. Najczęściej kontrahent, z którym podpisujemy umowę, wymaga od nas tego, abyśmy byli VAT-owcem, ale oczywiście mamy wybór. To nie jest narzucone, że ta branża musi być VAT-owcem, więc tutaj jak najbardziej ten wybór zostaje i możemy zdecydować. Mhm.
Okej, czyli każdy musi sobie oszacować, jak w przypadku jego wynagrodzenia, jego przychodów będą kształtowały się podatki, tak? Tutaj w zależności od tego, czy nie płaci te stawki właśnie z pierwszego i drugiego progu podatkowego, czy też podatek liniowy i z tego rachunku wyjdzie nam, kiedy warto właśnie skorzystać z podatku liniowego. No i dodatkowo jeszcze możemy uwzględnić tutaj właśnie, tak jak wspomniałaś, koszty, które obniżają nam później podatek, tak? Bo odliczamy sobie dokładnie, od przychodów dokładnie. Te koszty, tak? I co tutaj, Dokładnie tak. jakby jest takie najczęstsze w przypadku programistów, co tutaj w te koszty, że tak powiem, można wrzucić? Przede wszystkim no to wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowy, tutaj od laptopów po wszelkie akcesoria do komputera, wszelkiego rodzaju oprogramowanie, serwery, domeny, opłaty, właśnie tutaj też księgowość też jest tutaj jak najbardziej kosztem. Dodatkowo często programiści wynajmują małe biuro, w którym pracują, albo też jest możliwość przeznaczenia, jeżeli działalność jest zarejestrowana w danym mieszkaniu, to przeznaczenia części, wydzielenia części w mieszkaniu, które będzie przeznaczone na biuro, i wtedy koszty związane z tą częścią biura, czyli wtedy biurko, krzesło, wyposażenie tego pokoju, tak, wszystko, co jest potrzebne do stworzenia sobie tego biura, tak. Także jak najbardziej takie koszty. Często też tutaj leasing, tak, bo leasing na samochód jest teraz taką bardzo popularną formą. Jest to stały koszt i często też zauważyłam, że wybierany przez przedsiębiorców jako taka popularna forma odliczenia sobie, zmniejszenia sobie podatku dochodowego, tak? Czy koszty takiego mieszkania, w sensie jakiegoś kosztu wynajmu, czy tam czynszu, czy takie rzeczy też można wrzucić w koszty? Można wrzucić jak najbardziej, tylko trzeba pamiętać o tym, że będzie to rozliczane proporcjonalnie. Także jeżeli jest zgłoszone mieszkanie, że w jednym pokoju jest prowadzona działalność gospodarcza, musimy proporcjonalnie do tego, jak duży jest ten pokój, obliczyć sobie właśnie, jaka wysokość czynszu, jaka wysokość opłat za energię, za media będzie tutaj kosztem. To jest na pewno nie całość. Wszystko proporcjonalnie w stosunku do tego, jak duże jest to pomieszczenie, w którym chcemy prowadzić daną działalność, to biuro. Super. Okej, no to powiedzmy, że tutaj po tej analizie właśnie wysokości naszych podatków, jakichś kosztów, które możemy uwzględnić, no wyjdzie nam, że to jest dla nas bardzo opłacalne i że chcielibyśmy mimo tych właśnie wad, które wymieniłaś, no właśnie zmienić sposób rozliczenia na taki, a w zasadzie zmienić sposób współpracy z pracodawcą. To co tak naprawdę musimy zrobić, żeby tak zacząć pracować? No, tak naprawdę polecam tutaj zacząć rozmowę od przygotowania dobrze umowy, która będzie zawarta z danym pracodawcą. Pierwszy taki najważniejszy punkt, no to żeby pamiętać o tym, żeby to wszystko było spisane na papierze, żeby nie dać się złapać na coś takiego, współpracowało się kilka lat z danym pracodawcą, kiedyś miałem umowę, to teraz jakoś tam się dogadałem, bo powiem szczerze, że też prowadziłam księgowość takich po prostu programistów, którzy nie zawarli umowy, a później właśnie brak umowy na papierze spowodował tym, że wystawili fakturę, tak, i nie otrzymali zapłaty za nią, a podatek i VAT musieli uregulować. Więc przede wszystkim najważniejszy punkt, wszystko na papierze i jak najwięcej szczegółów w danym kontrakcie, żeby było zawarte. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że taki kontrakt na B2B jest umową cywilnoprawną. To nie jest tak jak umowa o pracę szczegółowo regulowane w kodeksie pracy, więc to, co wpiszemy w takiej umowie, tak później, takie później będą zasady, tak później będziemy pracowali, dlatego polecam jak najwięcej rzeczy wpisać. Takim najważniejszym punktem, no wiadomo, jest kwestia wynagrodzenia. I tutaj należałoby mieć na uwadze
przechodząc właśnie z etatu na działalność gospodarczą, rozróżnienie kwoty netto, która była na umowie o pracę, a kwoty netto, która jest na fakturze. Bo to są zupełnie dwa różne pojęcia, a często właśnie zauważyłam, że niektórzy się na tym łapią i podpisują kontrakt na B2B na dokładnie taką samą kwotę netto, jaką mieli na umowie o pracę, co jest bardzo niesprawiedliwe i no, nie powinno tak być. Więc przede wszystkim kwota netto, która jest na umowie o pracę, to jest kwota, którą dostajemy bezpośrednio na konto, mamy ją do swojej prywatnej dyspozycji i możemy z nią zrobić, co chcemy. Natomiast kwota netto na fakturze jest to kwota, od której jeszcze musimy opłacić podatek dochodowy i ZUS. Więc należy o tym pamiętać przy negocjacjach wynagrodzenia, aby na pewno to wynagrodzenie, które było wcześniejsze, zostało odpowiednio podniesione, tak, żeby kwota była większa niż ta, która była na umowie o pracę, to na pewno. I przede wszystkim też polecam negocjacje w takim kontrakcie, jeśli chodzi o płatne urlopy czy sprawę ewentualnego chorobowego. To oczywiście też nie może się nazywać słowem urlop, tak, czy chorobowym, tylko na przykład może być to zastąpione zdaniem przerwa w świadczeniu usług. Natomiast uważam i polecam, żeby było to odpowiednio zapisane w takiej umowie i też, żeby wynegocjować to kwotowo dobrze z danym kontrahentem. To jest taka, myślę, że bardzo ważna sprawa. Kolejną sprawą, na którą zawsze zwracam też uwagę, to jest odpowiedzialność w umowie. Na umowie o pracę cała odpowiedzialność jest tutaj spoczywa na naszym pracodawcy, tak? Natomiast jeżeli podpisujemy kontrakt na B2B, zakładamy swoją działalność gospodarczą, odpowiadamy całym swoim majątkiem za to, co realizujemy, za naszą pracę, więc polecam też w takiej umowie dobrze spisać kwestie chociażby kar umownych, tak, żeby te kary umowne nie były tylko po jednej stronie, po stronie wykonawcy, tak, czyli tej osoby, która wykonuje dany kontrakt, daną realizację, tylko również, żeby wynegocjować, aby kary umowne były po stronie tutaj kontrahenta, z którym współpracujemy. Chociażby zwrócić też na to uwagę, że w momencie, gdy dostajemy jakieś informacje o danym projekcie, jak ma być projekt zrealizowany, nie zostały terminy też dotrzymane, czy brakuje pełnych informacji do realizacji projektu, które powinien dostarczyć nam nasza osoba zamawiająca, nasz kontrahent, no to też jakby stoimy w miejscu, nie realizujemy pracy, więc też uważam, że powinny być takie informacje zawarte, a nie zawsze są. Często tak się zdarza, że tutaj programiści zgadzają się na kary umowne tylko po ich stronie, czyli jak oni nie wykonają, albo źle wykonają, albo niezgodnie z założeniami dany projekt, to właśnie obowiązują ich kary. Następną ważną kwestią, no to też rozwiązanie umowy, żeby jak jasno było określone, w jakim terminie można taką umowę rozwiązać, żeby ten zapis na pewno nie był pominięty, ponieważ mogłaby zdarzyć się taka sytuacja, że właśnie nagle kontrahent zerwie z nami umowę, my wystawiliśmy mu fakturę i on za taką fakturę nie zapłaci, a jednak jak faktura została już przez nas wystawiona, to wtedy musimy za nią zapłacić podatek, więc jesteśmy stratni. Także to na pewno taka ważna kwestia. Tak. Czyli tutaj też no jakby w pewnych sytuacjach możemy pewnie wynegocjować warunki nieco lepsze niż na umowie o pracę, tak? No bo możemy na przykład sobie wynegocjować 3 miesiące wypowiedzenia już od początku pracy, tak? No to byłby dokładnie jakiś taki przykład, tak? Dokładnie. Czyli tutaj dużo zależy od naszych umiejętności negocjacyjnych, no i, i tego, żeby właśnie pamiętać o tych kwestiach, które wymieniłaś. Czyli okej, powiedzmy, że dogadaliśmy się z naszym byłym pracodawcą.
zakładamy działalność gospodarczą i podpisujemy taką umowę współpracy właśnie z kontrahentem. Natomiast jeśli chodzi o to samo zakładanie działalności gospodarczej, czy to w tej chwili jest rzeczywiście tak łatwe, jak było reklamowane jakiś czas temu, także, że tam mamy jedno okienko i że to tam się załatwia w godzinę i zasadniczo jest w ogóle bezproblemowe, czy też musimy tam jednak dopełnić jakieś bardziej skomplikowanych formalności? Tak, to potwierdzam, że dobrze zostało zareklamowane, ponieważ faktycznie jest jedno okienko. Tak naprawdę założenie działalności może potrwać całe 10 minut bez wychodzenia z domu. Polecam tutaj posiadać profil zaufany ePUAP. Dzięki temu, że posiadamy ten profil, możemy na stronie cidg.gov.pl uzupełnić elektronicznie wniosek o założenie działalności gospodarczej i po prostu podpisać go tym naszym profilem zaufanym i w ten sposób przesłać do urzędu, nigdzie nie wychodząc z domu, wszystko załatwiając na miejscu. Także jest to bardzo szybkie i nie musimy stać w kolejce i czekać, aż zostaniemy obsłużeni przez panią, wędrować po kilku okienkach naraz. Także na pewno to jest duże udogodnienie. Sam wniosek elektroniczny jest, myślę, że bardzo intuicyjny, bo wypełniamy dane takie jak nazwę firmy, siedziba firmy, adres wykonywania działalności. Wpisujemy też przedmiot działalności, czyli tak zwane kody PKD, czyli czym będziemy się zajmowali. Oprócz tego powinniśmy wpisać okresy rozliczeniowe podatku, czyli czy wybieramy okres miesięczny czy kwartalny, jaka będzie forma opodatkowania, to właśnie czy ten podatek liniowy, czy według skali, czy ryczałt. Powinniśmy również wpisać, gdzie będą przechowywane dokumenty księgowe, czy sami rozliczamy księgowość, czy będzie to podmiot biuro rachunkowe, ktoś zewnętrzny, tak? I informacja o rachunku bankowym też powinna się tam znaleźć, także polecam założyć sobie później rachunek bankowy. Po uzupełnieniu takiego wniosku wystarczy go podpisać swoim profilem. Po kilku minutach otrzymujemy informację na adres mailowy o założeniu działalności. Tak naprawdę od kolejnej minuty możemy już funkcjonować jako właściciel firmy. Ważną też kwestią jest, że do takiego wniosku elektronicznego możemy również dołączyć druk VAT-R, także jak decydujemy się, aby zostać VAT-owcem, to od razu ten druk VAT-R możemy również uzupełnić elektronicznie, dołączyć go z tym wnioskiem i wysłać. On powędruje bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Także myślę, że to też jest takie duże ułatwienie, nie trzeba osobiście czy papierowo wysyłać tego dokumentu. To są takie najważniejsze rzeczy. Oprócz tego trzeba pamiętać przy założeniu działalności gospodarczej, jak już uzupełnimy wniosek, dołączymy VAT-R, o pierwszym zgłoszeniu do ZUS-u, czyli o druku ZUA. Wystarczy pierwszy raz zgłosić ten ZUS, później składamy pierwszą deklarację DRA, kolejnych deklaracji, jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudnienia pracowników, nie mamy obowiązku składać, więc myślę, że też nie będzie to stanowiło jakiegoś dużego problemu. No i tak jak wspomniałam o tym rachunku bankowym, on już powinien być założony po wypełnieniu wniosku, tak, bo potrzebujemy do banku NIP-u i REGON-u, ale później możemy do tego wniosku z powrotem wrócić, jakby drugi raz go odtworzyć i również elektronicznie wysłać, również ta wiadomość będzie wysłana do wszystkich urzędów, nie będziemy musieli ani do Urzędu Skarbowego chodzić osobiście, ani do Urzędu Miasta, więc na pewno polecam taką formę elektroniczną zakładania działalności. Czyli wygląda na to, że w zasadzie większość albo wszystkie te kroki można wykonać zdalnie, tak? Bo tak, tutaj składając ten pierwszy formularz, dostaniemy NIP i REGON, tak? Po rejestracji działalności gospodarczej.
Tak, po rejestracji, jeżeli wypełnimy poprawnie wniosek, otrzymamy informację mailową, że wniosek został przyjęty. Czasami w ciągu kilku minut, czasami w godzinę, też zależy, jak duże jest obciążenie aktualnie właśnie składanych wniosków. Dostajemy już informację o NIP-ie i REGON-ie, więc też możemy już złożyć jakby wniosek do swojego banku o konto, o firmowe konto bankowe. Super. I z ZUS-em też możemy się komunikować online, czy tam trzeba tak, się z ZUS-em wybrać? Też możemy się komunikować online. Wystarczy właśnie, również można założyć, dzięki temu, że posiadamy profil ePUAP, możemy założyć sobie konto elektroniczne na właśnie stronie www.pue.zus i tam właśnie złożyć takie pierwsze zgłoszenie. Jest bardzo intuicyjne ta strona ZUS-u, więc myślę, że każdy bez problemu powinien sobie z tym poradzić. No a jeśli nie, to zawsze można oddelegować to do zadania dla księgowej, tak? No właśnie, bo teraz dochodzimy do sytuacji, że już mamy tę nowo otwartą działalność. Jesteśmy szczęśliwi, że potencjalnie płacimy niższe podatki i więcej zarabiamy, ale przychodzi tutaj właśnie koniec miesiąca i trzeba się tam z kimś rozliczyć. To jak rozumiem, Tak. wtedy właśnie ty przychodzisz z pomocą, żeby wszystkie Dokładnie. potrzebne papierki przygotować. A powiedz, jakie to papierki właśnie trzeba na ten koniec miesiąca mieć gotowe. Przede wszystkim, no to wszystkie koszty, które zostały zgromadzone, jeżeli właśnie kupowaliśmy jakiś sprzęt komputerowy, oprogramowanie, właśnie fakturę za leasing, wszelkiego rodzaju koszty, plus faktura wystawiona dla naszego kontrahenta B2B, jedna, ewentualnie jeżeli współpracujemy z kilkoma, no to wszystkie wystawione faktury sprzedażowe dla naszych kontrahentów też powinny zostać dostarczone i te wszystkie dokumenty wtedy ja przyjmuję i w całości zajmuję się rozliczeniem. Natomiast jeżeli ktoś sam chciałby prowadzić taką księgowość, to przede wszystkim pierwszą rzeczą, o której musi pamiętać, no to myślę, że o terminach, bo tutaj bardzo istotne są terminy, aby nie narazić się na wszelkiego rodzaju kary i mandaty ze strony ZUS-u czy z Urzędu Skarbowego. Pierwszym takim ważnym terminem to jest opłata ZUS. Jednoosobowa działalność gospodarcza powinna zapłacić to do 10 każdego miesiąca. Deklaracja ZUS DRA nie jest obowiązkowa, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli nie zatrudnia się pracowników, natomiast ta pierwsza powinna zostać wysłana, tak, żeby jakby też ZUS miał informację o tym, czy zgłaszamy się do ubezpieczenia dobrowolnego chorobowego, także to na pewno powinno zostać wysłane. Pierwszy ten termin właśnie do 10 każdego miesiąca, opłata ZUS, o tym należy w pierwszej kolejności pamiętać. Drugim ważnym terminem to jest podatek dochodowy. Do 20 dnia każdego miesiąca, jeżeli się rozliczamy miesięcznie, natomiast jeżeli kwartalnie, to do 20 dnia następującego po danym kwartale wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy. Tutaj nic nie składamy, żadnego dokumentu, tylko powinniśmy już samodzielnie albo właśnie poprzez biuro wyliczyć ten podatek dochodowy, jaki wychodzi w danym miesiącu i zapłacić do 20. Oprócz tego jest również jeszcze VAT, o którym powinniśmy pamiętać do 25 każdego miesiąca, ewentualnie właśnie jeśli ktoś rozlicza się kwartalnie, to do 25 dnia następującego po kwartale. Z podatkiem VAT powinna być również wysłana deklaracja VAT. Ona powinna być wysłana elektronicznie. Wcześniej, kilka lat temu, jeszcze były przyjmowane wersje papierowe, natomiast teraz jest obowiązek wysyłania elektronicznie. Do deklaracji VAT też powinien być dołączony jednolity plik kontrolny JPK VAT, również do 25 dnia każdego miesiąca. Więc to są takie najważniejsze terminy, o których powinniśmy co miesiąc pamiętać, najważniejsze płatności.
Natomiast jeżeli chodzi o samo rozliczenie, to właśnie faktury sprzedażowe, faktury kosztowe, one powinny być wszystkie podsumowane, czy to we własnym zakresie, czy właśnie oddane do biura rachunkowego, czy do indywidualnej księgowej. To są takie najważniejsze rzeczy. Natomiast raz na rok powinno się złożyć zeznanie roczne PIT. Teraz taki zaczyna się gorący okres. Do końca kwietnia będziemy wszyscy składać zeznania roczne. To są takie najważniejsze zmiany, najważniejsze rzeczy, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca. No to z jednej strony wydaje się, że nie jest tego dużo, ale z drugiej o paru terminach trzeba pamiętać. To proszę tak. Powiedz jeszcze właśnie, jaka tutaj jest różnica, kiedy ktoś współpracuje właśnie z biurem rachunkowym, na przykład z tobą, a osobą, która robi to wszystko samodzielnie, czy jeśli współpracuje z biurem rachunkowym, to tak naprawdę tylko przekazuje dokumenty i niczym więcej się nie martwię, no czy muszę zrobić jakieś te trzy przelewy, czy jak to wygląda, w sensie kiedy można ograniczyć do minimum te rzeczy, które trzeba samodzielnie wykonać? To znaczy, no, jeżeli współpracuje taki przedsiębiorca z biurem rachunkowym, to wystarczy, że przekaże dokumenty do biura i jakby tutaj pozostaje tylko wykonać przelew. Ponieważ akurat ja pracuję tak, że wysyłam przed terminem przypomnienie o tym, że należy zapłacić i od razu też proszę o potwierdzenie zapłaty, dlatego też taka osoba ma pewność, że zapłaciła w terminie, wysyła do mnie potwierdzenie, ja wszystkie dokumenty trzymam u siebie, deklaracje również są wysyłane przeze mnie, pliki JPK również przeze mnie, więc jedynie co na początku miesiąca taki przedsiębiorca powinien w pracy ze mną zrobić, to przesłać właśnie dokumenty, no i na później zapłacić po prostu za dane podatki, o których po prostu też informuję, wysyłam taką informację podsumowującą w mailu z wyliczeniami, tak aby każdy też mógł zobaczyć, skąd się co wzięło, a później przed jakby samym dniem, kiedy jest już ubiega ten termin zapłaty, też przypominam o tym, żeby zapłacić właśnie ten podatek. No to już brzmi dużo mniej strasznie w takim razie. Okej, no to w takim razie wiemy, jak przejść ten cały proces, wiemy, kiedy to się opłaca, wiemy, co musimy robić co miesiąc. To teraz to, co tutaj też Patrycja zaproponowałaś w naszej rozmowie, to są kwestie, które no, są jakimiś nowościami od tego roku, to znaczy właśnie od 2020, jakieś rzeczy, które się zmieniły albo pojawiły się zupełnie nowe tutaj regulacje, które powodują, że trochę inaczej właśnie te kwestie rozliczeń przy działalności gospodarczej wyglądają. I może wymienimy na początek te rzeczy, które zaproponowałaś, a później przejdziemy do omawiania poszczególnych. Jasne, to z takich najważniejszych zmian podatkowych na 2020 rok, nowość, której nie było, to jest prawo do popełnienia błędu. Druga rzecz, indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek dla każdego przedsiębiorcy i nie tylko przedsiębiorcy. Oprócz tego jest mały ZUS plus. Nowe pojęcie, które teraz jest gorące od nowego roku. Biała lista podatników VAT. Lista tak naprawdę zaczęła już obowiązywać od zeszłego roku, natomiast w 2020 roku, teraz od stycznia, troszeczkę w innej formie to wszystko funkcjonuje. NIP na paragonie. To jest też taka zmiana związana z tym, że w momencie zakupu jakiegoś, załóżmy na to, sprzętu na paragon, musimy od razu być zdecydowani, czy będziemy chcieli brać fakturę, czy będziemy po prostu bierzemy paragon i traktujemy ten zakup jako prywatny. To jest kolejna zmiana. Oprócz tego nowy plik JPK VAT. Oraz split payment. Split payment
Nie jest to zmiana, która teraz weszła, jest to zmiana już z poprzedniego roku. Natomiast myślę, że też warto wspomnieć o niej. Super. Okej, to w takim razie porozmawiajmy sobie po kolei o tych kwestiach. Pierwsze, co wymieniłaś, to prawo do popełnienia błędu. Czy to oznacza, że właśnie będąc takim przedsiębiorcą na działalności gospodarczej, możemy popełniać błędy i nie będziemy za to karani przez jakieś urzędy podatkowe? To znaczy i tak, i nie, bo jest to prawo do popełnienia błędu, które jest to taka nowa rzecz, która tak naprawdę obowiązuje od momentu podjęcia działalności po raz pierwszy, albo ponownie po upływie 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia. Także w momencie, gdy jesteśmy nowym przedsiębiorcą, czyli właśnie zastanawiamy się nad przejściem z umowy o pracę na B2B, ale boimy się tego, że coś źle zrobimy, że właśnie chcemy prowadzić sami tą księgowość, ale nie do końca się w tym dobrze czujemy, że boimy się jakiegoś błędu, że zapomnimy wysłać deklarację, albo właśnie tego pliku JPK, albo nie stawimy się na wezwanie urzędu, nie będziemy wiedzieli, że trzeba, tak? Też takie czasami są sytuacje. Wówczas możemy skorzystać z tego prawa, które mówi o tym, że jak złożymy takie oświadczenie, że zobowiązujemy się do naprawienia błędu, taki jakby czynny żal, na przykład nie złożymy deklaracji VAT, ale złożymy oświadczenie, że w ciągu 2-3 dni deklaracja zostanie złożona, nie została złożona na przykład z powodu niewiedzy albo nieumiejętności wysłania. Jeżeli takie oświadczenie złożymy, wówczas nie będziemy wzywani do tutaj odpowiedzialności karnej w postaci mandatu, do odpowiedzialności finansowej. I takie prawo obowiązuje przez rok od momentu założenia właśnie tej pierwszej działalności. Więc myślę, że dla takich świeżaczków jest takie dość pozytywna informacja. No rzeczywiście, no to jakoś tam dodaje otuchy, że nie musimy tych wszystkich jakichś tam szczegółów, nie musimy o nich pamiętać już od samego początku, czy nie musimy o wszystkim wiedzieć, tylko nie można się jakoś tam uczyć w praktyce. Dalej wymieniłaś indywidualny rachunek podatkowy. To jak rozumiem, też jest kwestia dotycząca indywidualnych podatników, prawda? W tym roku, Tak, czy? również i dla indywidualnych podatników. Wygląda to w ten sposób, że osoba, która po prostu płaci podatki PIT, VAT lub CIT, ma obowiązek od 1 stycznia tego roku wpłacać takie zobowiązania na swój indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek. Wygląda to w ten sposób bardzo podobnie jak indywidualny rachunek składkowy w ZUS. Czyli po prostu taki rachunek bankowy każdemu został założony, każdy ma swój. Będzie to rachunek obowiązujący do końca życia, także nie należy się obawiać, że gdzieś w międzyczasie on się zmieni i wpłacimy na zły rachunek, będziemy mieli problemy z urzędem, że nie tam, gdzie trzeba, powędrowały nasze pieniądze. Można wygenerować go ze strony ministerstwa, wpisując numer PESEL lub numer NIP. Numer PESEL posługujemy się w momencie, kiedy jesteśmy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, właśnie zatrudnioną na przykład na umowie o pracę. Wtedy wpisujemy numer PESEL i wygenerujemy swój indywidualny numer rachunku bankowego. Natomiast gdy prowadzimy działalność gospodarczą, wpisujemy numer NIP. Gdyby była taka sytuacja, bo też się zdarzy, ktoś jednocześnie pracuje na etacie, ale dodatkowo też realizuje również projekty na działalności gospodarczej, czyli jednocześnie gdzieś popołudniami też pracuje na swój rachunek jako przedsiębiorca i zastanawia się, co ma wybrać, tak? Bo jest i na etacie, i na działalności, to powinien wybrać wtedy numer NIP jako swój identyfikator podatkowy, także będzie rozliczał się na to konto, które będzie przypisane pod numer NIP. Okej, czy to dotyczy podatków, czy to dotyczy też ZUS-u? Czy tylko podatków typu właśnie PIT, CIT?
CIT i tak dalej. Jeżeli chodzi o mikrorachunek, to dotyczy PIT, VAT lub CIT, Aha, tylko tych okej. Okay. trzech. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS, to ZUS już kilka lat temu wprowadził taką instytucję jak indywidualny rachunek składkowy i każdy też ma swój indywidualny tylko do ZUS-u, tak, tylko do wpłaty ZUS. Aha. Także już to kilka lat zostało wprowadzone. Okej, okay, dobra. To teraz, jak już jesteśmy przy temacie ZUS-u, to wspomniałaś o nowości, jaką jest mały ZUS Plus. Tak. Wcześniej tam osoby, które korzystały z działalności gospodarczej, pewnie słyszały o różnego rodzaju preferencyjnych tutaj Tak, stawkach tak. ZUS-u, natomiast ten mały ZUS Plus to, jak rozumiem, coś zupełnie nowego od tego roku. Tak, jest to nowa ulga polegająca na niższym proporcjonalnym do przychodu składkach na ubezpieczenie społeczne. I do tej ulgi kwalifikują się osoby, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód nie większy niż 120 tysięcy złotych. Także jeżeli w 2019 roku nie przekroczyliśmy kwoty samego przychodu 120 tysięcy złotych, wówczas możemy z takiej ulgi skorzystać i nie będzie właśnie tych składek ZUS opłacanych w pełnej takiej wysokości w tym roku, to ponad 1400 zł będzie kwota, tylko proporcjonalnie do naszego przychodu. Więc zgłaszamy do ZUS-u informację, jaki mamy przychód. ZUS też informuje na swoich stronach i na indywidualnym tutaj elektronicznym koncie, który też możemy sobie założyć na PUE, o wskaźnikach, które obowiązują do danego przychodu. I na tej zasadzie jesteśmy w stanie wyliczyć, jaką będziemy mieli składkę społeczną co miesiąc. Także jest szansa dla nowych, właśnie nie tylko nowych, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli 120 tysięcy złotych przychodu, aby z tego skorzystać. Czyli tutaj, żeby jeszcze uszczegółowić, mówisz proporcjonalnie będzie ta stawka obliczana, czyli że 120 tysięcy tak. to oznacza pełny ZUS, tak? A jeśli mam na przykład połowę tego przychodu, to połowę tej stawki będę płacić? To tak naprawdę jest według określonych wskaźników ZUS, więc Aha. to nie do końca tak wyjdzie. To już jakby musielibyśmy się zagłębić w konkretny wskaźnik, który został podany na stronie ZUS. Natomiast teraz cały czas jakby zmieniają się te informacje, ponieważ to wchodzi od 1 lutego, więc takie świeże informacje myślę, że będą zaraz pod koniec stycznia. Okej, okay, super. Natomiast jeśli chodzi o preferencyjne stawki ZUS, to dotyczy nowych przedsiębiorców, tak? Czyli tak, to dotyczy nowych przedsiębiorców, czyli preferencyjne składki obowiązują przez 2 lata. Jest jeszcze właśnie ulga na start, czyli opłata tylko samej składki zdrowotnej przez pół roku. Także to są, myślę, że takie też ważne kwestie. Jeszcze taka ważna informacja, że z tej ulgi Mały ZUS Plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do innych ulg, czyli jak ktoś już korzysta z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS, to nie korzysta z małego ZUS-u Plus, jakby promocja się nie łączy, tak? Jeżeli korzystamy już z jednej ulgi, to tylko z jednej, tak? Nie łączy się. Natomiast no, głównie skorzystają na tym osoby, które już są na tym wysokim ZUS-ie, czyli prowadzą działalność gospodarczą już ponad 2 lata, tak? I, no i jeżeli nie przekraczają tych 120 tysięcy złotych, no to wtedy na tym skorzystają. Jasne. Dobrze. Dalej mamy białą listę podatników VAT. Co to jest ta biała lista i czy musimy się na niej znaleźć? Tak, biała lista podatników VAT tak naprawdę zaczęła obowiązywać już 1 września 2019. Jest to taki wykaz informacji o podatnikach VAT, który tak naprawdę ma pomóc firmom tak skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ten wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT, czyli listy zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych, przywróconych do VAT-u. Na tej liście głównie znajdują się VAT-owcy,
I możemy tam sprawdzić, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, tak żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że ktoś wystawi nam właśnie fakturę, którą chcielibyśmy sobie wliczyć w koszt. Natomiast taka osoba i wystawi ją z VAT-em, a taka osoba okaże się, że nie jest VAT-owcem. To jest taka lista, służy temu, żeby sprawdzić, czy taki kontrahent na pewno jest VAT-owcem i czy możemy sobie ten VAT odliczyć, tak? Czy to nie jest jakby osoba, która została na przykład już wykreślona z jakiegoś powodu z tego VAT-u. Oprócz tego możemy tam sprawdzić, dlaczego kontrahentowi odmówiono tej rejestracji, jeżeli odmówiono, dlaczego wykreślono datę dokładną wykreślenia czy przywrócenia, bo też są osoby, które z jakichś powodów zostały wykreślone przez urząd, a później zostały przywrócone, więc też jest to ważna informacja przy samym rozliczeniu już bezpośrednio dokumentów dla nas. Również znajduje się tam informacja o rachunku bankowym, na który powinniśmy zapłacić swojemu kontrahentowi. Jest to ważna informacja o tyle, że od 1 stycznia, jeżeli naszemu kontrahentowi będziemy chcieli zapłacić kwotę powyżej 15 tysięcy złotych na inny rachunek niż jest właśnie na tej białej liście, nie będziemy mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu takiej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na inny niż podany w wykazie. Także taki na przykład programista powinien o tym pamiętać, żeby na białej liście był jego rachunek bankowy, ponieważ jego partner biznesowy, tak, kontrahent, z którym ma podpisany kontrakt na B2B, powinien mu zapłacić na właśnie to konto, które znajduje się na białej liście. Jeżeli konta nie będzie, może odmówić mu zapłaty, ponieważ jeżeli zapłaci na zupełnie inne konto, nie widniejące na takiej liście, nie zaliczy sobie do kosztów jego faktury, no i również może ponieść tutaj sankcje karne, że dokonał takiej płatności. A czy jeśli rejestrujemy swoją działalność gospodarczą i rejestrujemy się jako płatnik VAT, to się automatycznie na tej liście znajdujemy, czy coś trzeba dodatkowo jeszcze zrobić? Tak, automatycznie. Aha, tak. Okay. Jest to wszystko połączone. W momencie rejestracji działalności w CEIDG to automatycznie znajdujemy się na tej liście. Ta lista jest tak naprawdę aktualizowana, z tego co zauważam, raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego właśnie należy sprawdzać, czy właśnie są wszystkie potrzebne dane tam, jeżeli na przykład chcemy dokonać jakiegoś przelewu do kontrahenta. Ale to też wydaje się dosyć trudne, takie sprawdzanie ręczne, czy to jakieś te systemy, nie wiem, bankowe, czy jakieś księgowe wspomagają nas przy tym, żeby to sprawdzić? Tak, jeżeli właśnie akurat ja pracuję na programie księgowym, który bezpośrednio jest połączony z tą bazą Ministerstwa Finansów, z tą białą listą, gdzie automatycznie sprawdza mi to, więc ja automatycznie też widzę, które faktury czy konta są, czy widnieją, tak? Natomiast jeżeli prowadzimy samodzielnie, no to powinniśmy wejść na stronę Ministerstwa Finansów. Jest tam odnośnik do wyszukiwarki pod tytułem Biała Lista. Wpisując NIP, odnajdujemy kontrahenta i możemy sprawdzić, czy jest jego numer rachunku bankowego, czy jest taka osoba zgłoszona do VAT-u. Okej. Okay. Następna rzecz, którą wymieniłaś, to NIP na paragonie, czyli tutaj jest, jak rozumiem, zmiana dotycząca tego, że musimy prosić o ten NIP, żeby był wpisany tak na paragonie, jeśli coś kupujemy bez faktury. Dobrze rozumiem? Tak, dokładnie, dokładnie. Do tej pory można było po prostu kupić dowolny produkt i jako potwierdzenie zapłaty wziąć wyłącznie paragon, a później zdecydować, czy chce dany produkt potraktować jako wydatek firmowy, czy wrzucić właśnie w koszty uzyskania przychodu oraz ewentualnie odliczyć VAT. Natomiast od nowego roku jest obowiązek wpisania na paragon numeru NIP już w momencie nabywania towaru lub usługi.
Także paragony wystawiane tak jak były wcześniej, bez numeru NIP, będą od razu traktowane jako zakupy prywatne, a tylko te z NIP-em będą mogły zostać potraktowane jako wydatki firmowe. No i tutaj pojawia się taki problem, że też nie wszystkie kasy fiskalne w danych sklepach są na to gotowe, bo nie każda kasa fiskalna ma możliwość wpisania NIP-u na paragon. Natomiast no, ustawodawca stwierdził, że jest to problem kupującego przedsiębiorcy, a nie sprzedającego posiadacza kasy fiskalnej i nie ma tutaj wymogu, aby kasy fiskalne zostały wymienione. Dlatego w założeniu jest tak, żeby zdecydować od razu w momencie zakupu, czy dany towar chcemy jako właśnie zakup firmowy, czy jako właśnie zupełnie prywatny. Ma to po prostu, jest to cel ustawodawcy, aby ograniczyć sytuację, gdzie na przykład rodzina tutaj zbierała paragony za różne sprzęty, tutaj później się je odliczało i decydowało, czy wziąć fakturę, czy nie brać. Także no to tak jest jakby przyczyna tej nowej zmiany, żeby uszczelnić ten VAT. Czyli trochę tutaj zmian jest takich, które mają pomóc podatnikowi, jak rozumiem, i przedsiębiorcy, a trochę jakichś uszczelniających system. Dokładnie tak. Dokładnie, okay. Tak. No dobrze, to następny mamy jednolity plik kontrolny. To czy to jest też jakaś zmiana właśnie dążąca do uszczelniania systemu? To jest zmiana tak naprawdę, która jednolity plik kontrolny to już jest plik, który funkcjonuje chwilę, natomiast powstanie taki jednolity plik kontrolny łączący ten, który obecnie jest z deklaracjami VAT, także zostaną całkowicie wycofane deklaracje VAT, więc ten obowiązek, o którym wcześniej wspominałam, że trzeba co miesiąc lub co kwartał wysyłać tą deklarację VAT, zostanie zniesiony na rzecz właśnie takiego pliku, który będzie taką jakby hybrydą zawierającą wszystko, czyli będzie i jednolitym plikiem zawierającym informacje o fakturach, o kontrahentach, o kwotach, a także jakby taką formą zastępującą deklarację VAT, więc myślę, że to będzie też duże uproszczenie i taka nowość, która też skorzystają, no myślę, że przedsiębiorcy z tej formy, bo będą mogli wysyłać jeden plik, a nie pamiętać też o deklaracji VAT. Dla osób, które samodzielnie prowadzą księgowość, to jak rozumiem, takie pliki generuje jakieś oprogramowanie księgowe. Tak, oprogramowanie księgowe generuje, także jest możliwość właśnie wykupienia sobie też dostępu do takich oprogramowań podstawowych, które będą oczywiście też dostosowane do tego nowego pliku i będzie można samodzielnie również sobie wygenerować taki plik. Okej. No i ostatnią rzeczą, którą wymieniłaś, był split payment, czyli ta kwestia rozróżnienia rachunków bankowych do płatności VAT-u, tak? Tak, dokładnie. Jest to właśnie podzielona forma płatności. Natomiast jakby bezpośrednio programisty czy osoby związanej z IT nie dotyczy, tak? Bo usługi IT nie znalazły się na liście towarów i usług objętych obowiązkowym split payment. Natomiast tak zawsze tutaj informuję swoich klientów, żeby o tym nie zapominali i chociaż dwa zdania o tym pamiętali, że coś takiego istnieje, chociażby z takiego powodu, że czasami programiści działający na kontrakcie B2B myślą o dodatkowej, nowej gałęzi swojej działalności i ta nowa, inna działalność dodatkowa może właśnie znaleźć się na liście tutaj usług objętych obowiązkowym split paymentem. Chociażby jeżeli zaczniemy tutaj współpracować czy nabywać faktury z usługami budowlanymi, które właśnie obejmuje obowiązkowy split payment, będziemy zobowiązani takiej osobie za takie usługi zapłacić w takiej formie. Więc myślę, że warto też o tym pamiętać. Split payment dotyczy tylko obrotu krajowego, także transakcje dokonywane z podmiotami zagranicznymi nie są nim objęte,
Myślę, że to też taka ważna informacja. No i dotyczy wyłącznie takich faktur powyżej 15 tysięcy złotych brutto, tak? Także to też należy mieć na uwadze. A czy to się też łączy jakoś z tą białą listą podatników? To znaczy, jeśli ktoś ma konto właśnie, znaczy korzysta ze split payment, to ten numer konta właśnie będzie na tej białej liście? To znaczy, nie, to są jakby dwie odrębne rzeczy. Numer konta, który jest na białej liście, to jest numer konta firmowego, który dotyczy danego przedsiębiorcy, natomiast split payment to jest forma podzielonej płatności i to jest oddzielny rachunek bankowy założony na przy koncie firmowym u każdego przedsiębiorcy, ale ten rachunek bankowy VAT, on nie pojawia się na tej białej liście, tylko i wyłącznie ten firmowy, główny, na który należy zapłacić. Jakby nie łączą się tutaj te dwie rzeczy. Dobra, jasne. Okej, świetnie. Patrycja, myślę, że doszliśmy do końca naszej listy zmian właśnie kwestii podatkowych dla przedsiębiorców w 2020. To bardzo fajna lista, bo akurat wydaje się, że w tym roku sporo się zmieniło, także to informacje istotne dla wszystkich, którzy chcieliby na taki sposób współpracy przejść albo już z tego korzystają, a jeszcze o tych zmianach nie słyszeli. Powiedz może jeszcze na koniec, w jaki sposób w ogóle jakby trzymać rękę na pulsie i uaktualniać swoją wiedzę na ten temat, czy to nie jakby wystarczy jakby czytać gazety i portale informacyjne, czy też no, trzeba śledzić jakieś informacje właśnie z ministerstwa, jakieś konkretne strony. Powiem szczerze, że no jednak najbardziej polecam taka najbardziej wiedza, która jest właściwa i prawdziwa, to jednak tutaj na stronie Ministerstwa Finansów, więc tutaj polecam i odsyłam, jeżeli chcielibyśmy samodzielnie właśnie prowadzić tą księgowość i być na bieżąco, to tutaj na pewno jest pewność, że tutaj będą informacje z pierwszej ręki i nie będzie żadnych zakłamań. Nie polecam czytania wszelkich tutaj stron takich typowo nastawionych właśnie, żeby przyciągnąć taką tak, informacją przyciągnąć taką, dokładnie, to nie polecam, bardziej z takiego źródła, żeby sięgać do źródła, albo właśnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego czy księgowej i bezpośrednio pytać, co się dzieje, co się zmienia. Myślę, że tak najlepiej. Okej, super. Powiedz jeszcze, Patrycja, gdzie cię można znaleźć w internecie? Ja zapraszam na swoją stronę www.luczycka.pl. Tam jest kontakt, do mnie jest formularz, poprzez który można się ze mną skontaktować, napisać maila, jest również telefon. Ja aktualnie pracuję na terenie Krakowa, natomiast współpracuję z firmami online, więc nie stanowi to przeszkody, jeżeli ktoś będzie na przykład z Gdańska lub Szczecina, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie osobiste, no to czy porozmawianie na temat księgowości danej firmy, no to już właśnie na terenie Krakowa. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję, Patrycja. Bardzo ważne informacje właśnie dla tych, którzy rozpoczynają tutaj właśnie prowadzenie działalności gospodarczej, dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze o tych zmianach w tym roku. Także dzięki, że nam o tym opowiadałaś. I no, mam nadzieję, że właśnie jeszcze się usłyszymy w podcaście, bo myślę, że tych kwestii związanych z finansami jest jeszcze trochę, o których można porozmawiać. Jak najbardziej. Również bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć.